Ała, kurwa. No dobrze, trzeba przygotować liderka na cięcie. Najwyższy czas już wymienić tą maksymalnie skróconą linkę rozrusznika, więc pilarz Oferma będzie teraz próbował sprawnie wymienić linkę. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. W razie czego możecie się nabijać. No więc zapraszam do odcinka. Tutaj mamy 5 śrub, 4 tu, jedna od góry, tak zwany Torx, ale one są tak zrobione, że szeroki śrubokręt płaski też do nich pasuje. Swego czasu, jak liderek mi przecierał tą linkę rozrusznika regularnie, co mnie do szału doprowadzało, to musiałem dość często w terenie, właśnie tym kluczem uniwersalnym, sobie radzić, rozkręcać, skracać linkę i skręcać maszynę. Ale jak widać, to chyba mój egzemplarz taki pechowy się okazał, ponieważ o ile widzowie regularnie mi donoszą, że problem spadających łańcuchów u nich też występuje, zdaje się, że jeden z widzów, chyba Krzysztof, ostatnio kupił właśnie w OBI w tej promocji liderka. No i wiadomo, jak każdy z was chciał pociąć trochę na oryginalnej prowadnicy, oryginalnym łańcuchu, żeby przekonać się samemu, co to jest warte. I z tego, co pamiętam, co mi donosił, to łańcuch spadł mu już po półtorej zbiornika paliwa. No, czyli po prostu, nie żebym się cieszył, że komuś spadł łańcuch, ale... No. Mówiłem, że pilarz Oferma. Nie żebym się cieszył, że komuś spadł łańcuch, ale takie sytuacje zwyczajnie po prostu pokazują, że was nie ściemniam, tylko mówię, jak jest. Jakby ktoś patrzył na moje paluchy, to tak, orzechy włoskie. Orzechy włoskie zbierałem rano i wydobywałem z zielonych łupinek, nawet ponieważ wiewiórki na masową skalę kradną nam orzechy na działce, a mamy jedno duże drzewo tylko. W zeszłym roku pieprzyły nam do zera. W tym roku trochę wolniej się to odbywa, ale coś idzie uratować. Ale i tak się staram spieszyć, żeby wszystkiego, no, żeby nie powynosiły jak najmniej. Niech sobie idą na orzeszki gdzieś indziej. Trzeba będzie... Wentylator nie wygląda źle. Trochę może brudny, ale nie jest to taki brud, który ograniczałby przepływ powietrza. Okej. Skupmy się tutaj na rozruszniku. Przy okazji wyczyścimy wszystkie otwory. Tutaj też mamy śrubę Torx z nacięciem na płaski śrubokręt. Widać? Widać. Trochę niewygodna pozycja, ale jakoś muszę to do was nagrać, nie? Dla was.
jak się męczę. Można by sobie sprawniej poradzić krętakiem, kluczem i tak dalej, ale co jak w terenie wam linka strzeli, to musicie sobie radzić tym, co macie pod ręką. Tak. Wiedziałem, że tak narozrabiam. O cholera. No i szlak sobie sprężyny roz... Chciałem to delikatnie zdjąć, żeby sprężyna mi nie wystrzeliła, ale nie udało się, no. Trudno. Teraz dopiero będę miał zabawę. Mówiłem, że pila żoferma. Przynajmniej teraz wiecie, jak nie robić. Trzeba przytrzymać tą osłonę sprężyny, żeby nie wystrzeliła. Trochę brudu na wchodziło. Warto by to troszkę nasmarować. Minimalnie tutaj, żeby były mniejsze opory. I chyba zaraz pójdę to zrobić. Zatrzymam kamerę. Albo dobra, później pójdę. A teraz spróbuję wydostać linkę. Tu się lepiej przyda śrubokręt od regulacji gaźnika, albo od śruby T. To wracamy. Mamy tutaj oryginalną linkę od Krysiaka. Zobaczymy, co ona jest warta. Zazwyczaj wolę kupować z metra takie solidne linki, ale nie był to drogi zakup, więc kupiłem u Krysiaka niby oryginalną linkę. Zobaczymy, jak się spisze. Jak nie macie takiego małego śrubokręta, to można sobie pomóc na przykład pilnikiem okrągłym, tą ostrą końcówką. Od pilnika okrągłego, żeby ładnie przetknąć linkę.
No tutaj będzie lepiej dwa albo nawet trzy supełki zrobić, bo tu pojedynczy supełek lubi przez tą dziurę przejść. Ja specem od węzłów nie jestem, ale jakoś sobie poradzimy, nie? Też tak myślę. Jak ktoś umie lepsze węzły robić, to niech da znać. Chętnie się nauczę. W końcu człowiek całe życie się uczy. Wiem, że i tak głupi umiera, ale nauka to czasami przyjemny proces. Jeśli sprawia przyjemność. Chyba trzeciego mi się nie uda zrobić, ale te dwa powinny wystarczyć. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Skoro sprężyna mi wystrzeliła, to przesmarujemy tutaj trochę. O, chyba resztówka. Trzeba będzie się rozejrzeć ze smarem. Sprężynę wytrzemy, bo się trochę z syfu do niej poprzyklejało. No, tam nie widzicie, ale szmatką ją przelecę, bo jednak trochę pyłu się zawsze tam dostanie. Poprzyklejało się. Aha, widzicie, bo ja kurde w liderku nigdy sprężyny nie rozbierałem. No to wygląda, że i tak nie udałoby mi się wyciągnąć bez wystrzału sprężyny. Przynajmniej tak mi się wydaje. Teraz tak patrzę, jak to jest zrobione. Tak, no to wygląda, że i tak by mi wystrzeliła. Chyba. A może się mylę? Chyba się mylę. Nie? Oświećcie mnie, drodzy przyjaciele mechanicy. Wy się na tym lepiej znacie. Dobra, idę sobie zjeść, potem to zwinę. Okej, witam ponownie. Pilarz Oferma poszedł sobie zjeść obiadek. W trakcie obiadku wspomógł się materiałem z kanału RP Garażowo. Wszystkim polecam, zresztą już nieraz polecałem. I będę cały czas polecał, bardzo fajny kanał. Tak samo jak również kanał Szymona Rekowskiego. Swoją drogą panowie bardzo się lubią z tego co wiem i prowadzą świetne kanały o naprawianiu pilarek. Piotr z kanału RP Garażowo zrobił świetny odcinek. Link do tego odcinka będzie w opisie tego filmu. I stwierdziłem, że nie mam dzisiaj cierpliwości ani głowy na to, żeby się męczyć z tą sprężyną i podczas obiadku sobie na komórce puściłem ten odcinek. I już wiem jak nakręcić sprężynę, nakręciłem to chwila, moment. Ale stwierdziłem, no już nie będę się tutaj chwalił, popisywał, że nawinąłem sprężynę, zwyczajnie dam wam link do tego filmu i sobie obejrzycie u Piotra na kanale RP Garażowo, bo zasłużył na to, żeby obejrzeć to u niego, a nie u mnie. Natomiast widzicie, tak dawno nie rozbierałem pilarki, tak dawno nie musiałem linki naprawiać, że zapomniałem, że pierw powinienem przełożyć linkę przez dziurę, a dopiero potem założyć na rączkę. To pokazuje, jak pamięć ludzka jest ułomna. To pokazuje, jak pamięć ludzka jest ułomna, że wystarczy trochę dłużej czegoś nie robić,
żeby się zapomnieć. Dokładnie, wystarczy trochę dłużej czegoś nie robić, żeby się zapomnieć. Z linką gotową jest ta wygoda, że nie trzeba już przypalać. Nie trzeba jej przypalać, żeby się nam nie siepała. Tylko ona już jest tam, nawet nie przypalona, co zgrzana bodajże na końcówkach. A gdyby była kiepsko zgrzana, to wiecie, zapalniczka i końcówkę wystarczy przypalić. I gotowe. No, to mamy. Mamy to. Nie wiem, czy ta linka nie będzie za długa teraz. W drugą stronę, tak? Czy to nie będzie lekka przesada? Zobaczymy. Ła, kurwa. Zapomniałem się śruby przykręcić. No to lecimy dalej z tym materiałem. Wkładamy podkładkę. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie wyciąłem tego fragmentu, tylko ładnie, szczerze pokazałem, jak dzisiaj pracuję, jak istna oferma losu. No, nie byłbym sobą, nie byłbym pilarzem amatorem, gdybym wycinał niewygodne fragmenty i pokazywał tylko idealną pracę. Zwyczajnie nie byłbym sobą. Każdy z nas jest człowiekiem, nikt nie jest robotem, przynajmniej na razie. Podobno transhumanizm wkracza, więc nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości. Ale póki co my jesteśmy tylko ludźmi. Jak człowiek ma taki zwariowany dzień jak ja dzisiaj, że 5 rzeczy naraz się robi, co chwilę coś człowieka rozprasza. Jak nie ojciec woła, to coś przy bracie, to inne sprawy. I zwyczajnie jak się robi kilka rzeczy naraz, a w międzyczasie się nagrywa i człowiek myśli nie o tym, co robi, tylko o innych rzeczach, chociażby o dupie Marynie, za przeproszeniem. Nie za mocno, żeby to swobodnie się kręciło. No to potem się tak kończy. To potem się tak kończy, że z rąk wszystko leci. Lekko. Żeby był dobry poślizg. Jeśli panowie bardziej obeznani w kwestiach napraw uważają, że to siknięcie WD to był błąd, to napiszcie mi w komentarzach. Ja się nie obrażam. Zawsze wam powtarzam na live'ach i na innych odcinkach, że mechanikiem to ja nie jestem. Może pilarzem amatorem tak, ale mechanikiem to nie. No, ale trzeba będzie się pewnie nauczyć. Na naukę nigdy za późno. Jak się taki kanał prowadzi, to trzeba się będzie podszkolić z mechaniki. No to jedziemy jeszcze raz. I oby tym razem bez przygód, bo już mam tego dnia po dziurki w nosie. O, dobra, więcej nie ma sensu. Tej linki trochę dużo jest, ale przynajmniej będę miał zapas na skracanie. Zastanawiam się, czy jeszcze raz nie nawinąć. Dobra, bez komentarza. O. Mówię wam, że dzisiaj wszystko... Nie, jeszcze raz. Że dzisiaj mu wszystko z rąk... O, teraz dobrze.
Dzisiaj mi wszystko z rąk leci. Ta sprężyna coś tak jakby nie do końca pracowała mi jak należy. Trochę za długa ta linka, ale to nic, będę miał zapas, bo jak wam powiedziałem, ona lubi się przecierać. Ok, dobrze, siedzi. Siedzi. No to dzisiaj widzieliście pilarza amatora, który jest nie w formie. A czeka mnie jedna robótka, za którą się jeszcze nie zabrałem. Muszę powalczyć z odpowietrznikiem w jednej pile. Na razie nie będę mówił jakiej. Na razie nie będę mówił jakiej, ale mam jedną piłę, gdzie odpowietrznik jest przytkany. Szymon już mnie postraszył, że dostęp tam jest kiepski. Więc tak, staram się z wyczuciem to zrobić, żeby gwintu nie zerwać, bo to jest tylko w plastiku gwint. Więc Szymon mnie postraszył, że dostęp tam jest kiepski. Więc będę musiał się za to zabrać, jak będę w dobrej formie umysłowej, a nie takiej jak dzisiaj. Zastanawiacie się, czemu się tak bawię z tymi śrubami. W chińskich pilarkach trzeba dokręcać z wyczuciem. Zwłaszcza jak gwint jest w plastiku. Trzeba dokręcić, żeby to trzymało, ale żeby nie zerwać gwintu. To jest właśnie jeden z problemów, że niektórzy przy chińskich pilarkach śruby dokręcają tak, jak niektórzy dokręcali kiedyś koła w maluchu.
Jak był rosły chłop, to potrafił ukręcić szpilki w maluchu. Znaczy ukręcić szpilki, zerwać gwint, bo tam nie nakręcało się nakrętek, tylko były śruby, jeśli dobrze pamiętam. Byli tacy, co potrafili zerwać gwint, nie? W tych śrubach. Dobra, trzyma. Coś czuję, że... Nie, jest dobrze. Jak będzie za luźno, to prędzej skrócę linkę, niż będę znów odkręcał. Linka to ma chyba z 1,5 metra, więc jest co skracać. Dobra. Siedzi. Mogłem raz mocniej zrobić, ale dobra jest. Dobra jest. Liderek gotowy na akcję w lesie. Jeszcze tylko wyczyszczę filtr. Jak dobrze pójdzie, to może jutro uda się na krótko chociaż wyskoczyć do lasu. I przetestować tą prowadnicę i łańcuch dolpimy. Dobra. To by było na dzisiaj wszystko. Życzę Wam lepszego dnia niż ja dzisiaj miałem. Ogólnie dzień nie był taki zły, tylko jestem za bardzo rozkojarzony i po prostu wszystko mi z rąk dzisiaj już leci. Wszystko mi z rąk leci. Więc życzę Wam bardzo udanego weekendu. I żeby Wam się praca lepiej w rękach kleiła niż mi. Zatrzymajcie się, do następnego. Hej.